Know-how to wiedza dotycząca, jak coś robić, dotycząca sposobu szybkiego i właściwego wykonania określonych czynności, czyli know-how generalnie oznacza biegłość, doświadczenie, praktykę w danej dziedzinie. Dlatego też know-how to jeden z dwóch głównych, obok znanej marki, filarów wszystkich systemów franczyzowych. Know-how we franczyzie to recepta na sukces, biznesowy rozkład jazdy dla dawcy i dla biorcy. Know-how, tak jak mówił mój przedmówca, zawarty jest na ogół w podręczniku operacyjnym. To jest ten know-how dla dawcy. Powinien tam być zawarty cały know-how, powinien być konkretnie opisany, powinien być istotny, tak jak to mówi Europejski Kodeks Franchisingu, czyli powinien opisywać wszystkie istotne elementy działalności placówki franczyzowej i powinien być kompletny. Nie może know-how przekazywany franczyzobiorcy przez franczyzodawcę zawierać omówienia tylko niektórych aspektów prowadzenia placówki franczyzowej. Powinien być kompletny. Know-how we franczyzie dzieli się najogólniej rzecz biorąc na takie dwa główne obszary. Dzieli się na know-how stosowany w działalności franczyzodawcy, ten, który pozostaje tylko i wyłącznie w jego gestii i nie jest przez niego nikomu ujawniany, i ten, który franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy. I tak w skład know-how franczyzodawcy wchodzą takie trzy główne obszary. Pierwszy z nich to jest ramowa koncepcja zdobywania rynków zbytu, bo przecież franczyzodawca rozwija się poprzez franczyzę nie dla innych celów, jak tylko dla celów swojej ekspansji gospodarczej. A więc ta ramowa koncepcja zdobywania rynków zbytu dotyczy zdobywania tych rynków zbytu w układzie zarówno geograficznym, czyli od którego rynku zacząć, a którym się w ogóle nie interesować, jak również demograficznym, na której grupie docelowej odbiorców się skupić, a której grupie docelowej poświęcamy uwagę w ostatniej kolejności. Drugi obszar know-how franczyzodawcy to są zasady kształtowania oferty towarowej lub usługowej i jej segmentacji stosownie do potencjału ekonomicznego i kulturowego rynków zbytu. Chodzi tutaj o dostosowanie poziomu oferty towarowej lub usługowej do poziomu siły nabywczej i różnic w modzie lub w innych czynnikach kulturowych. Ten obszar know-how franczyzodawcy ma znaczenie zwłaszcza w przypadku marek o zasięgu globalnym, ogólnoświatowym, ale również ma on znaczenie w przypadku marek działających tylko na terenie jednego kraju. Z mojego doświadczenia wynika i z doświadczenia wielu franczyzodawców działających na terenie całego kraju wynika to samo, że jest bardzo duże zróżnicowanie regionalne, zarówno jeśli chodzi o poziom siły nabywczej, jak przede wszystkim jeśli chodzi o różnice w modzie. To niewiarygodne, proszę Państwa, ale jak sprzedawaliśmy tę samą kolekcję towarów przewidzianą na jedno półrocze, na jedne 6 miesięcy, to zupełnie co innego sprzedawało się w Trójmieście, zupełnie co innego w Warszawie, a jeszcze zupełnie co innego w Białymstoku czy w Krakowie. Są to po prostu różnice regionalne. I dobry franczyzodawca musi mieć takie różnice zidentyfikowane, bo to pozwala mu wtedy na odpowiednio duże zróżnicowanie swojej oferty dla franczyzobiorców, takie, żeby każdy franczyzobiorca mógł z tej szerokiej oferty znaleźć coś, co w jego regionie będzie działało i będzie akceptowane przez klientów. Trzecim obszarem know-how we franczyzie franczyzodawcy jest koncepcja dystrybucji towarów lub usług na danym rynku i to dotyczy przede wszystkim proporcji między placówkami własnymi dawcy i placówkami franczyzowymi biorców. Są na ten temat różne szkoły w różnych markach. Jedna jest niezmienna. Nie należy, jeśli chce się być franczyzobiorcą, nie należy zadawać się z takim franczyzodawcą, który nie ma ani jednej placówki własnej. To nie jest franczyzodawca, to jest mitoman. Franczyzodawcy na temat sytuacji na rynku po prostu nie mówią prawdy. Nie mówią prawdy albo dlatego, że z jakichś powodów zależy im na tym, żeby fantazjować, może czasami, żeby wynegocjować sobie lepsze warunki współpracy. Bardzo często to zmierza do tego, ale też bardzo często wynika to z faktu, że pojedynczy franczyzobiorca nie ma umiejętności syntezy zjawiska, które występuje na jego rynku. Nie ma nawet takich danych. Widzi sytuację, która go otacza na jego małym lokalnym rynku. Często nie umie jej przeanalizować co do przyczyn takiego stanu rzeczy, a już tym bardziej nie umie z tego wyciągnąć ogólnych wniosków, więc opowiada sobie coś tam, co mu się wydaje i jeśli by się dawca przejmował takimi opowiadaniami, to bardzo szybko doprowadziłby do dekonstrukcji swojej sieci, bo na ogół każdy opowiada co innego, więc gdyby chcieć spełnić życzenia wszystkich, którzy coś opowiadają, to jest dość trudne i bardzo szybko można rozmontować system. A z kolei nie można w ogóle nie uwzględniać sygnałów płynących z rynku lokalnego, bo jednakże potrzeby tych rynków lokalnych trzeba uwzględniać. No nawet w słynnym McDonaldzie widzicie Państwo, że uwzględniają fakt, że Polacy lubią schabowego czy jakieś tam inne dania i wprowadzają to do oferty w danym kraju. I tak się dzieje w zasadzie w każdej franczyzie, że każda franczyza uwzględnia potrzeby rynku lokalnego w jakimś tam stopniu, natomiast nie mogą być te potrzeby uwzględniane przez poszczególnych franczyzobiorców, natomiast muszą być one uwzględniane i wprowadzane w życie przez tego, kto jest właścicielem licencji franczyzowej, bo tylko wtedy zapewnia to systemowi dalszą spójność. Teraz o know-how przekazywanym franczyzobiorcy. To know-how, ja tutaj wymieniam tylko takie bardzo ogólne obszary. Gdybym chciała to mówić szczegółowo, to musiałabym mówić następne 2 lub 3 godziny. To know-how powinno być kompletne, tak jak powiedziałam, i powinno dotyczyć takich 3 głównych obszarów też. Po pierwsze, powinno dotyczyć szczegółowych zasad funkcjonowania placówek franczyzowych. Powinno dotyczyć zasad posługiwania się symbolami marki franczyzodawcy w działalności placówki franczyzowej, to o czym wcześniej mówiłam, i powinno zawierać informacje o głównych obszarach ryzyka w działaniu i sposobach unikania tego ryzyka przez franczyzobiorców. Bardzo proste jest omówienie zasad posługiwania się symbolami marki franczyzodawcy w działalności placówki franczyzowej, skatalogowanie tego, bo to się pisze w postaci konkretnych ustaleń, jaka forma logo do jakich celów może być używana i już, i potem tylko pozostaje tego przestrzegać. Znacznie trudniejsza jest ta pierwsza część dotycząca szczegółowych zasad funkcjonowania placówek franczyzowych. Ta część powinna zawierać wszystkie, absolutnie wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki franczyzowej, poczynając od zasad wyboru lokalizacji placówki, poprzez zasady jej wyposażenia, zasady jej wyglądu generalnie rzecz biorąc, więc nie tylko wyposażenia, ale w ogóle kolorystyki, oznakowania na zewnątrz, umeblowania, oświetlenia. No wszystko to, co decyduje o pierwszym wrażeniu optycznym klienta i o funkcjonalności danej placówki, poprzez zasady planowania działalności tej placówki, jej rozliczania, i to już jest bardzo obszerny temat, bo tutaj wkraczamy w ekonomikę branży, w której dana placówka działa. Ten temat jest najczęściej omawiany, poza tym, że jest opisany w podręczniku operacyjnym, jest najczęściej omawiany z kandydatem na franczyzobiorcę już wtedy, kiedy on kandyduje, kiedy rozważa sens prowadzenia tego typu placówki. Wtedy powinno się z kandydatem na franczyzobiorcę usiąść i opracować z nim wstępny taki biznesplan na co najmniej 3 lata działania, który będzie zakładał, jakie nakłady on musi ponieść, kiedy one mu się zwrócą, jakich może się spodziewać maksymalnych, średnich i minimalnych obrotów oraz marż, jakie będą jego koszty. To wszystko nie jest trudno wyliczyć, jeśli chodzi o na przykład koszty, czy koszty funkcjonowania placówki, czy nakłady inwestycyjne. To nie jest trudno wyliczyć, bo to wszystko wynika z tych standardów, które zawiera dana koncepcja franczyzowa, czyli wiadomo, jaką powierzchnię musi mieć lokal. Jeśli wiadomo, gdzie będzie zlokalizowany, to wiadomo, ile będzie kosztował, wiadomo, jakie nakłady trzeba ponieść na jego wyposażenie, żeby w ogóle ruszył. Największy problem zawsze jest z określeniem przewidywanych obrotów, prawda? Z trafnością określenia tego, jakie efekty ta placówka franczyzowa może osiągnąć. Dlatego tutaj się przyjmuje 3 wersje, czyli taką, która mówi o tym, że przyjęty obrót pozwoli na zwrot z inwestycji w przeciętnym dla danej branży terminie, czyli to są okresy zwrotu w zależności od branży od 1,5 do 5, a nawet 10 lat, to zależy jaka to branża. I niewielki zysk. Przyjmuje się również wersję takiego obrotu, poniżej którego już nie warto planować zakładania tej placówki. No i oczywiście przyjmuje się wersję bardzo optymistyczną. Taki biznesplan omawia się z klientem bardzo szczegółowo i to jest w zasadzie również z klientem, czyli z franczyzobiorcą, omawia się bardzo szczegółowo i to jest w zasadzie taki moment, kiedy również omawia się w zasadzie prawie cały podręcznik operacyjny, dlatego że trzeba z nim omówić, gdzie się będzie zaopatrywał, w jakich źródłach zaopatrzenia, jakie będą warunki tego zaopatrywania się, po ile sobie kupi to wszystko, co mu jest potrzebne do funkcjonowania i po ile będzie mógł to sprzedać. Oczywiście każda koncepcja franczyzowa zakłada rekomendowany poziom cen towarów czy usług i to też jest wymyślone przez franczyzodawcę, określone przez franczyzodawcę nie po to, żeby ograniczać wolność osobistą czy prowadzenia działalności gospodarczej franczyzobiorcy, tylko po to, żeby zagwarantować mu działanie w sposób porównywalny do wszystkich pozostałych placówek, czyli żeby między sobą nie konkurowali za pomocą wojen cenowych, jak również zapewnia mu to, że osiągnie planowany wynik, bo kiedy przygotowujemy biznesplan orientujący go w tym, czy ma szansę funkcjonowanie takiej placówki, czy nie, to wtedy posługujemy się tymi cenami zbytu, które są przez system rekomendowane do stosowania. W ramach know-how przekazywanego franczyzobiorcy są również receptury produktów, co w przypadku gastronomii ma szczególne znaczenie. One są konkretne, dokładne, one zobowiązują franczyzobiorcę do ścisłego ich przestrzegania bez możliwości dowolnej interpretacji i ulepszania. No i oczywiście przekazuje się także standardy obsługi klientów, które są opisane, powinny być opisane bardzo szczegółowo, ponieważ każdy biznes franczyzowy ma swoją docelową grupę klientów. Klienci są generalnie pogrupowani w określone segmenty wiekowe i do każdego z tych segmentów opracowany jest odpowiedni sposób postępowania z taką grupą klientów. Takie standardy obsługi klientów to jest też jeden z wyróżników sieci franczyzowej na rynku. Jeśli Na przykład mamy sieć franczyzową, która skupia w sobie sklepy typu Factory Outlet, gdzie sprzedawane są towary markowe z poprzednich kolekcji, nieaktualne. To wiadomo, że nie możemy się w takich sklepach spodziewać indywidualnej obsługi klienta. Nie możemy się spodziewać tego, że przyjdzie personel, przyjdzie sprzedawca do klienta i zapyta, czego pan szuka, doradzi, pomoże wybrać, pomoże podjąć decyzję, przekona, bo z założenia wiadomo, że są to sklepy, w których klient jest dany sam na siebie. Oferta powinna być wystawiona tak, opisana, żeby zawierała wszystkie informacje potrzebne dla klienta i wiadomo, że taki jest standard funkcjonowania tego typu sklepu i że nie należy się obrażać, ani nie należy oczekiwać, że zostaniemy potraktowani inaczej niż to przewidują standardy. A z kolei jeśli w sklepach markowych sprzedających drogie rzeczy jest naturalną sprawą, że klientem należy zająć się indywidualnie, no to standardem jest, że klientem zajmujemy się indywidualnie i nawet jest w takich standardach opisane, na czym to indywidualne zajęcie się klientem powinno polegać, począwszy od przywitania go, aż do pożegnania skutecznego po dokonaniu zakupu bądź też nie. I te standardy obsługi klientów też daną sieć wyróżniają na rynku, wyróżniają w sposób oczywisty, czytelny dla wszystkich klientów takiej sieci. Know-how przekazywany franczyzobiorcy powinno zawierać poza tymi wszystkimi podstawowymi zasadami funkcjonowania placówki również standardy jakości wszelkich działań biznesowych. To w zależności od rodzaju branży mogą być opisane przeróżne procesy, ale wszystkie te procesy, które występują w funkcjonowaniu placówki franczyzowej, muszą być opisane w know-how przekazywanym franczyzobiorcy i on powinien ich przestrzegać, a franczyzodawca z kolei jest zobowiązany, i to zobowiązany, powiedziałabym, tak wewnętrznie, bo żadna zewnętrzna instytucja go do tego nie zobowiązuje, ale to w jego interesie leży, żeby kontrolować, żeby mieć mechanizmy kontrolowania, czy te standardy wszystkie w praktyce są stosowane. We wszystkich tych punktach, które zawiera know-how przekazywane franczyzobiorcy, franczyzobiorca i jego personel otrzymuje szkolenie na początku rozpoczęcia, przed rozpoczęciem, właściwie po podpisaniu umowy franczyzowej, na początku rozpoczynania swojej działalności. Te szkolenia są organizowane przez franczyzodawcę w jego siedzibie, w jego bardzo często, jeśli ma placówki pilotażowe, a powinien mieć, to właśnie w tych placówkach są organizowane takie konkretne szkolenia, jak te poszczególne zapisy z podręcznika operacyjnego co do standardów funkcjonowania realizować w rzeczywistości. I na tym się nie kończy. Właśnie to, co mówi definicja franczyzy, że franczyza gwarantuje stałą i ciągłą współpracę obydwu stron umowy, to oznacza, że w trakcie realizowania umowy franczyzowej franczyzobiorca otrzymuje różnego rodzaju wsparcie od franczyzodawcy, między innymi poprzez regularne szkolenia w różnych dziedzinach jego funkcjonowania, szkolenia dotyczące sposobu realizacji standardów funkcjonowania placówki franczyzowej. Wiadomo, że zwłaszcza na takim rynku jak polski, jak w ogóle rynki krajów Europy Centralnej, wymagania klientów zmieniają się tak szybko, jak szybko zmienia się rynek, jak zwiększa się podaż i rośnie konkurencja, więc każdy franczyzodawca działający w dłuższym okresie czasu doskonale wie, że to, co wystarczało w momencie, kiedy placówki zaczynały swoje działanie, nie wystarcza już po 2, 3, a tym bardziej po 5 latach i w zasadzie Z każdego punktu know-how, który zawiera w sobie standardy działania, a zwłaszcza standardy postępowania z klientami, należy franczyzobiorcę systematycznie szkolić, odświeżając i ulepszając, rozwijając, podnosząc na wyższy poziom jego wiedzy.